Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w środę 22 maja 2024 roku. Witając wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową i nasz codziennik biblijny, chcę przywitać Was hasłami dnia, które jak zawsze wyjmuję z broszury z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z Psalmu 111, gdzie w 9 wierszu czytam: Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. A w pierwszym liście apostoła świętego Jana, w 2 rozdziale i w 2 wierszu czytamy: Jezus Chrystus jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. A Ciebie, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, racz błogosławić to Słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Jedna z młodzieżowych, popularnych pieśni mówi: ciągły niepokój i wojny bez końca. Jaka niepewna jest przyszłość, lękiem, bólem drgająca. Rzeczywiście, tyleż niepokoju wypełnia i przepełnia nasze serca, że czasami nie wiemy, co dalej, co począć, co zrobić, jak się zachować. Jesteśmy zaniepokojeni tym wszystkim, co dzieje się poza naszą wschodnią granicą, co dzieje się w Ukrainie, ale jesteśmy także zaniepokojeni tym wszystkim, co dzieje się i rozgrywa w Strefie Gazy. Teraz dochodzą różne dziwne, kłopotliwe, zastraszające informacje z Bałkanów. A ponadto tyle różnych dziwnych spraw dzieje się w naszych domach, w naszych rodzinach. Tyle dzieje się w naszych miejscowościach. I słyszymy o licznych tragediach, troskach, problemach, kłopotach, przeciwieństwach losu. I cóż czynić? Najlepiej i najczęściej załamujemy ręce albo dajemy się wciągnąć w jakieś dziwne ruchy, aby zapobiec temu wszystkiemu, co się dzieje. A tymczasem jako chrześcijanie zapominamy, że mamy rozwiązanie naszych codziennych trosk i problemów. Przecież mienimy się osobami wierzącymi, wychwalającymi imię Wszechmogącego, dobrotliwego Boga. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, a jednak w pędzie dnia codziennego, pośród codziennych trosk, problemów, kłopotów, przeciwieństw losu, zapominamy, że On jest z nami, że On jest rozwiązaniem naszych codziennych trosk i problemów. Mamy Jezusa Chrystusa. Czy aby czasem tegoż Jezusa Chrystusa nie ograniczamy tylko do niedzieli, święta, do przeżywania liturgicznego nabożeństwa? On został dany człowiekowi nie tylko dla niedzieli, dla święta, ale dla każdej chwili Twojego, mojego życia. To właśnie Jezus Chrystus rozpiął na krzyżu Golgoty w pamiętne wielkopiątkowe popołudnie swoje ramiona i przelewał swoją świętą krew za Twój, mój grzech. To Jezus stał się pomostem łączącym Boga z człowiekiem. Tylko przez Jezusa Chrystusa nasze serca mogą zostać wypełnione pokojem, miłością. I tylko w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa znajdziemy rozwiązanie naszych trosk, problemów, kłopotów i przeciwieństw losu. Tak niewiele potrzeba, tylko codziennego, szczerego wołania do Boga. Tak niewiele potrzeba, tylko ugięcia swoich kolan, złożenia rąk do modlitwy i zawołania do Boga. Rację ma Eryk Luban, który powiedział:
jesteśmy zbawieni nie przez świadectwo słów Jezusa, lecz przez świadectwo Jego czynów. Jego dzieło na krzyżu przetrwa wszystkie czasy. To dzieło jest najwymowniejszym wyrazem miłości. Szukamy rozwiązań problemów, a tymczasem ono jest tak blisko nas. To Jezus, który wyciąga do Ciebie, do mnie swoją rękę i mówi tak jak do celnika Mateusza: pójdź za mną. Co odpowiadasz Jezusowi? Idziesz za Nim? Zachęcam Cię, drogi przyjacielu, pójdź za Jezusem, bo to jedyna droga do zbawienia i życia wiecznego. To droga miłości, szczęścia, radości i wszelkiej pomyślności. Z Chrystusem, w Chrystusie i przy Chrystusie. A jeśli On z nami, któż przeciwko nam? Na pewno nikt. Życzę Tobie, drogi przyjacielu, spotkania z Chrystusem i idź w drogę z Nim. Pozostańcie z Bogiem. Życzę błogosławionej i dobrej środy. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.